powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz? Jestem Quendi, jestem redaktorem naczelnym Asylum. To jest w tym momencie jedyny polski portal poświęcony światowym roku, zarówno tej starej, jak i nowej odsłonie. Mhm. Dobra. Świat mroku. Co możesz powiedzieć o świecie mroku? Co jest najbardziej charakterystyczną cechą tego? To jest setting, tak? To jest multisetting, tak bym to określił. To jest multisystem wydany przez White Wolfa. Świat mroku u nas się kojarzy ze storytellingiem przede wszystkim. To było to, czym White Wolf zawsze promował ten system. To, co jest w nim charakterystyczne, to jest to, że on bierze naszą rzeczywistość, filtruje ją odpowiednio, dokładając wampiry, wilkołaki, czarnoksiężników, różne potwory, wszystkie te miejskie legendy, tego typu rzeczy. Okej. Okay. Już zacząłeś ten temat, z czym kojarzeni są świat mroku. Jest nawet nazwa wodowcy. Ty jesteś wodowcem. Jest pewien stereotyp związany z wodowcami. Możesz przybliżyć ten stereotyp? Tak, to jest stereotyp, który wziął się jeszcze z czasów poprzedniej edycji, z czasów Maskarady, który notabene jest głównie polski. O tym takim teatryzowaniu trochę grania woda, o właśnie storytellingu, słynnym cierpieniu i wodziarstwie. To bardzo mocno się upowszechniło za czasów polskiego świata mroku, gdzieś pewnie z 10, jak nie lepiej, lat temu. I ta łatka po prostu przylgnęła, mimo że sam system zmienił się już bardzo mocno od tamtego czasu. Okej, okay. Krótko, jak mógłbyś powiedzieć, co to są za zmiany? System tak naprawdę został napisany od nowa. W tej chwili możemy mówić o tak zwanym starym i nowym świecie mroku. Stary świat mroku jest dosyć dobrze znany u nas w Polsce. To jest na przykład Wampir Maskarada, Wilkołak Apokalipsa. To są systemy z lat 90., początku XXI wieku. Też tam w 2004 w każdym razie skończył się stary świat mroku. I White Wolfi napisali po prostu od nowa. Zniknął metaplot, zostało zupełnie inaczej skonstruowany cały świat, inne klany, zostały nazwy, na przykład, że wampir jest dalej wampir, ale to jest już zupełnie inna gra, zupełnie o czym innym. Wilkołak też ma tak naprawdę tylko nazwę wspólną, to są zupełnie inne gry. Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że to jest multisetting, tak. Chyba wiemy, o co chodzi. Kiedy zainteresowałem się światem roku, to zauważyłem, że jest mnóstwo książek. Jest całe multum. Tak, no, multum książek. Jest mała ciężarówka dodatków. Kurczę, co ja mam kupić, żeby zacząć grać? Tak naprawdę, żeby zacząć grać, potrzebny jest jeden jedyny podręcznik. To jest World of Darkness Rulebook albo Świat Mroku Podręcznik Podstawowy, bo wyszło to po polsku nakładem wydawnictwa ISA. I na tym można spokojnie grać. To jest podręcznik, w którym są założenia systemu podane, w którym jest cała podstawowa mechanika, wszystko, co jest niezbędne do grania ludźmi. Jeśli teraz chcemy do tego dołożyć jakiś rodzaj istot nadnaturalnych, typu wampiry, wilkołaki, cokolwiek innego, to bierzemy podręcznik podstawowy, one się tak nazywają, po angielsku są core book, do określonego typu istot. Mamy wampira rekwiem, wilkołaka odrzuconych, mamy Mage the Awakening, Changeling the Lost, Promethean the Created, Hunter the Vigil, Gaze the Sinners. I to są zasadniczo te systemy. Właśnie na tych dwóch podręcznikach można spokojnie grać. Na koniec opowiedz o Asylum. Co tam można znaleźć? Co tam można znaleźć? Tam można znaleźć tak naprawdę wszystko, co jest związane ze światem mroku i okolicami. Mamy w tej chwili bardzo dużą już bazę artykułów. One wywodzą się zarówno z nowego świata mroku, jak i mamy na przykład przedruki ze świętej pamięci Inkluza, zinu internetowego na temat starego świata mroku. Cały czas zresztą pojawiają się nowe teksty, staramy się na bieżąco pisać, recenzje, publicystykę, materiały użytkowe. Do tego staramy się być na bieżąco z informacjami, więc zawsze można u nas znaleźć informacje o tym, co się obecnie dzieje w świecie mroku, co planuje wydawnictwo White Wolf, ważniejsze projekty fanowskie, ale też i wszystko, co się dzieje na innych serwisach. Przyjęliśmy politykę taką, że informujemy po prostu o wszystkim, co się dzieje. Jeśli są gdzieś aktualizacje, jeśli gdzieś się pojawiają fajne teksty, o tym też piszemy. W dodatku, ponieważ no,
Same RPG to jeszcze za mało, to stwierdziliśmy, że będziemy publikować też informacje takie około światomrokowe, więc publikujemy wszystko, co może być dobrą inspiracją. Ciekawe film, informacje o ciekawych filmach, czasami o jakiejś książce. Wszystko to, co tak dosyć szeroko mieści się w tej niszy woda. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, chyba wzbudzająca najwięcej emocji. Konflikt pomiędzy wodem a N-wodem, czyli na każdym konwencie się to pojawia, na wielu forach widziałem tematy, na wielu blogach również jest poruszany. Krytykowane są zmiany, chwalone są zmiany. Jak ty do tego podchodzisz? Ja do tego podchodzę jako do dwóch oddzielnych systemów. I tak naprawdę nie bardzo się daje je porównywać. Owszem, mają podobne założenia mechaniczne, niektóre założenia jakieś tam w grach są podobne, ale te gry są tak drastycznie różne, że ciężko je porównywać. Siedem przykładów tego jest Wilkołak, ludzie kłócą się, który jest lepszy, czy stary, czy nowy, a to są dwie gry o zupełnie innych rzeczach. Stary Wilkołak to jest gra o tych przegranych obrońcach Matki Natury, podczas gdy Nowy Wilkołak jest grą o terytorium, o grupie, o walce i takim ciągłym zagrożeniu swojego domu, więc no, nie bardzo się to daje nawet porównywać. Jesteśmy pod adresem światmroku.pl i również można nas znaleźć na Facebooku. Zapraszam. Dobra, do zobaczenia na światmroku.pl.